Dzisiaj, proszę Państwa, z kolei z tej strony pokazujemy trasę łazienkowską w Warszawie. Tam jeszcze był plac na rozdrożu, gdzie wczoraj jechałyśmy, proszę Państwa, do tej Lookout Gallery, gdzie to dziadówka sobie pije, proszę Państwa, wina, zaprasza gości, zaprasza ludzi. Jak jeszcze nie wolno tego wina brać, no to ona sobie pije tak ostentacyjnie, że jej wolno, bo ona jest kierowniczką galerii, założycielką. I to jest taki typ, proszę Państwa, typowo polski. Chamsko, prawda? Kierowniczka galerii to powinna stacą stać przy wejściu i po lampce tego wina rozdawać, a nie, że sama. Kino Luna. Po lewej, po prawej, proszę Państwa, tu jest szkoła, gdzie też miała miejsce swego czasu sala królestwa była Świadków Jehowy. Mówię, że jak łatwo tutaj tę Polskę rozpoznać, rozszyfrować po tym stylu. Mówię, że chociaż nawet w tej świętojańskiej, w bibliotece, to znaczy na ulicy Świętojańskiej, jak babka Czapeczki chciała, żeby ludzie zdjęli z głów, to znaczy, że od razu reklamuje siebie jako katoliczkę, bardzo gorliwą wyznawczynię papieża z Rzymo Łaciny. Także Polkę jakże łatwo poznać, jakże łatwo Warszawę poznać po trasie łazienkowskiej, po placu na rozdrożu tam, proszę Państwa. Po Marszałkowskiej, Państwo zobaczą, mamy tutaj ulicę Marszałkowską, przebiega poprzek, prawda? Także jeszcze raz byłe kino Luna, którego miało nie być, ale jest. Jeszcze dzisiaj też od samego rana Janek Witek pokazuje w internecie głosy radiowe. Ukraina, proszę Państwa. Od razu można poznać, kto to nadaje. No jako, że Jan Witek sam, proszę Państwa, to jest katolik, Matka Boska, Ostrobramska, Polak. No i te głosy, ja mówię, słuchaj, to są jakieś ciut niekościelne głosy wyznawców papieża Matki Boskiej, Ostrobramskiej, Częstochowskiej, Rzymskiej i Łacińskiej, aby nie Krymskiej, bo po czym można poznać Polaka katolika, jak nienawidzi Żydów? Żebyście Państwo wiedzieli tylko, co ten sam Jan Witek nie wygaduje na temat Żydów, to przechodzi ludzkie pojęcie. Polak katolik to musi pety kopcić, proszę Państwa. Musi krzyczeć karma, 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 karma. Do Anglo-Ameryki Białystok nie pojedzie, bo to jest daleko stąd. No co najmniej 200 kilometrów. Tutaj nie jest Ameryka, tu nie jest Anglo-Ameryka Białystok. Przecież tu jest Warszawa na Mazowszu, nad Wisłą w Polsce. Pomiędzy Białymstokiem, Poznaniem, Gdańskim a Krakowem. I tak jako wyznawcy papieża przecież, bo jak przypilić, to się przyzna, że do kościółka polskiego, przecież katolickiego chodzi. Także palacza tego zostawiamy. Do Metropolitechni, to Państwo zobaczą, mamy tutaj też i Rivierę, tę taką błękitną, nam to się rozjaśnia w naszej kamerze radia, naszego Tok FM Euro Concita Extra. Jest to Riviera, dom polski w Polsce, a studencki, no bo w Anglo-Ameryce Białystok wszystko byłoby na czerwono. 12:08 czasu polskiego i czwartek mamy dzisiaj, katolicka Polska. I to jest przystanek metro Politechnika. Możecie Państwo tam do placu Konstytucji, do Koszykowo 28, do naszej kafejki internetowej, która jest zamknięta i nieczynna. Proszę Państwa, zobaczę, mam piękne tu rewiry na skrętach warszawskich. Tak. Także jedźmy do Biblioteki Narodowej Polski. Brudne szyby, bo tu nie Ameryka. Zawsze katoliczka, to ona nie wymyje do końca. Typ katolicki, polski, autorytarny, że kręgosłupy od wczoraj tym cygano, że do dziada dadą, proszę Państwa, aż wyginają się do tyłu. Są takie katolicko-żydowskie potrząsania, takie poprawiania się, takie usram się i nie dam się, jako oni ci obi głupio pytrzy
najmądrzejsi z tym typem autorytarnym pamiętają swoje tytuły, a to szlacheckie, a to katolickie, księżowskie. Czyli czwartek, 21 sierpnia 2000, proszę Państwa, 14 roku. Jeżeli ktoś, jak przejeżdża trasą łazienkowską, nie wiedział, co to za budynek, no to właśnie jest mówione. Główny urząd statystyczny. Tak, że jest to, proszę Państwa, główny urząd statystyczny. Zapraszamy na wernisaż na dół. Czyli tu, gdzie tramwaj polski chodzi, o papieża chodzi. Dlaczego katolicy tak bardzo nienawidzą Żydów? Aż mnie ten temat strasznie interesuje i zastanawia. Także tutaj mamy ten główny urząd statystyczny. No i to są aleje niepodległości, gdzie tramwaj jedzie aż i w prawo skręcę. Aż, daleko. Tak, proszę Państwa, jedziemy takim autobusem, o którym nic do końca nie wiadomo. Gus, no to tu koniec. Także nici z biblioteki. Także, proszę Państwa, trzeba było tam wysiąść i trzy razy dziad zapowiadał, główny urząd statystyczny zakręcił przed biblioteką, do biblioteki nie dojechał i tyle. Także tam trasą łazienkowską jechaliśmy. I dlaczego Jan Witek taki debil? I dlaczego nienawidzi Żydów? Dlaczego te dziady katolickie się tak gapią? Dziwnie, bo to Polska nieobyta. Ale dlaczego oni tak nie lubią Żydów? Tam w Ameryce, w Anglo-Ameryce, Białystok, oni zdążyli się jakoś przyzwyczaić do tych Żydów i z nimi współżyć, współpracować, a Polska nie. Bo Polska jest autorytarna, tytularna. Księża katoliccy mają tytuły. Tam pod ziemiami Jan Witek musiałby przechodzić, tramwajem jechać, a my podejdźmy i mostkiem do Biblioteki Narodowej. Tam już nawet widać Bibliotekę Narodową, czyli widzicie Państwo, tu w Polsce to co jeden, to i wariat, i debil. Także to nie tylko ten Janek. Także to już jest kolejne niezdrowe i kolejna choroba. Dlaczego ci Polacy, katolicy, nienawidzą Żydów? Wyznawcy papieża u Świadków Jehowy to nawet mogliby się bać dziecka, bo takie mądre. Tu w katolicko-polskiej sytuacji Rodowicz dojść można wszędzie. No a dlaczego żydokatolicy Świadków Jehowy aż tak bardzo się boją? Czyli że z dziada pradziada ten Janek Witek taki głupi. Żydokatolicy to też wzajemna nienawiść. Chodzą tu ludzie, chodzą. Gdy Polska katolicka... Gdy Żydów nienawidzi Polska papieska i katolicka. Żydów amerykańskich Polska nienawidzi papieska i katolicka. Żydów. Polska A.